Kochani, dzisiaj podpowiem Wam, jak być dla siebie wsparciem. Jak troszkę dojrzeć emocjonalnie, by lepiej sobie radzić w życiu. I tutaj proponuję Wam połączenie dwóch metod. Metody lustra i metody reparentingu. Metoda lustra jest prosta. Polega na tym, żebyś usiadł przed lustrem i spojrzał sobie głęboko w oczy. Metoda reparentingu polega na tym, żebyś wcielił się w rolę takiego rodzica. Dobrego rodzica, którego brakowało w przeszłości, takiego swojego wewnętrznego, dobrego opiekuna. Ta metoda pomaga poradzić sobie z różnymi trudnymi emocjami, z trudnymi sytuacjami, pomaga zaspokoić deficyty z przeszłości. I tak, siedzisz przed lustrem, patrzysz sobie głęboko w oczy i mówisz do siebie. Cieszę się, że jesteś. Naprawdę cieszę się, że jesteś. Widzę Cię. Słyszę Cię. Jesteś naprawdę dzielny. Jesteś naprawdę dzielna. Od tego momentu jestem przy Tobie. Możesz na mnie liczyć. Będę Twoim najlepszym przyjacielem. Będę Twoją najlepszą przyjaciółką. Zawsze Cię wysłucham, zawsze Ci pomogę, bo Cię kocham. Kocham Cię. I dla mnie jesteś wystarczająco dobry, wystarczająco dobra. Przyjmuję Cię w pełni. Za chwilkę podrzucę Wam ściągawkę z tego, co mówić do siebie. Możecie tę metodę stosować w momentach, jak się czegoś boicie. I wtedy uruchamia się w Was taki pierwotny lęk. Czujecie się mali, czujecie się jak małe dzieci. I wtedy możecie powiedzieć do siebie w lustrze: jestem przy Tobie. Chodź, ze mną jest bezpiecznie. Poprowadzę Cię. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Powodzenia.